Normalnie za taką lekcję uzbigniewa paklezy, trzeba zabulić w symultanie 120 polskich złotych, ale mi się przyfarciło i partia została wylosowana we wtorku dla utytułowanych. I tutaj oczywiście poszedł London. Powiem wam, że ostatnio na przykład Tomek to ostro mi katuje skoczek C3 w tych ustawieniach, żeby szybko grać E4 no i wtedy oczywiście trzeba ustawiać się przez D5, żeby do tego E4 nie dopuścić. Ale tutaj w tej konfiguracji, no to mogę sobie normalnie zagrać przez D6. I tutaj, jaki jest plan? Oczywiście, biały zawsze ma bardzo solidne centrum, no i ciężko jest tutaj jakoś ukąsić, więc właściwie trzeba albo z tej strony zaatakować na którymś etapie, albo z tej strony zaatakować na którymś etapie. No ale oczywiście pozycja białego, jak to w Londonie, jest bardzo solidna, no i tak realnie ciężko stworzyć jakąś zadymę. I w partii mamy H3 h zawsze się przydaje po to, żeby gońca sobie schować, ponieważ gdyby to nie zostało zagrane, powiedzmy, że biały kontynuuje ustawianie tego swojego domku, no to w takich sytuacjach często skoczek H5 jest fajnym rozwiązaniem, bo ten koniec po prostu nie ma się gdzie ewakuować. No i tam można często przejść do czegoś takiego. Para gońców nie jest to jakaś, wiadomo, wygrana pozycja, ale zawsze jakiś atut, kiedy pozycja się od tworzy, no to te gońce będą fajnie działały. Oczywiście nie ma nic za darmo, tutaj król jest osłabiony, no ale przy precyzyjnym podejściu nie powinno to być wielkim problemem. No i teraz w partii mamy posunięcie h3, więc ja tutaj zagrałem b6, no gdzieś trzeba tego gońca wyprowadzić, a na tej przekątnej to po prostu za bardzo roboty nie ma. Więc nastąpiła roszada, no i teraz goniec B7. Czyli tutaj też bezproblemowo wszystkie figury wprowadziłem do akcji. No i teraz pozostaje pytanie, no bo... Figury rozwinięte, no ale coś tymi figurami trzeba zacząć grać, czyli trzeba tutaj ustalić, jaki będzie dalszy plan działania. No i ja tak sztampowo tutaj podszedłem do tematu, żeby atakować przez C5. No, oczywiście, biały ma w to wywalone, ponieważ punkt D4 jest dwukrotnie zabezpieczony. No, ale już jest to jakaś pierwsza cegiełka, żeby to centrum białego jakoś rozbijać. Natomiast tak samo. Zacząłem patrzeć po partii co tutaj zawodnicy ciekawego grają, i w sumie dosyć interesującym pomysłem jest granie przez Hetman E8. To wygląda dosyć dziwnie, no ale plan jest w miarę oczywisty. Czyli tutaj czarny chce atakować z drugiej strony przez E5. No i teraz najczęściej goniec po prostu odchodzi żeby to E5 nie było stępem, nie było za takim na gońca. No i po E5 mamy wybicie, odbicie, jakiś skoczek C4. Wiadomo, jest tutaj grubsza presja na punkt E5, więc trzeba skoczek E4. No i dochodzi do takiej sytuacji. I powiem wam, że zawsze mam problem, żeby ustalić, co myśleć o takiej pozycji. No bo z jednej strony, no, czarny nie ma żadnych realnych problemów, prawda? Figury dosyć. W swobodnie rozwinięte. Wszystko wydaje się być spoko. Natomiast ta presja na E5 bywa wkurzająca, no bo jednak sporo figur czarnego musi stać tutaj w defensywie. A znowu z drugiej strony, jak zagrasz F6, no to wtedy zawsze te białe pola się osłabiają. Więc są tutaj pewne problemiki, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę. Także obiektywnie chyba spoko, ale, ale może to być dosyć nieprzyjemne. Ale tak, tak mi się wydaje, że jakieś wieże FD8 F6 bym tutaj grał król H8. No i chyba spoko pozycja, bo jednak jak F6 się ustawi, to oczywiście ten goniec z G7 jest zablokowany, No ale ten goniec H2 no też nie jest jakiś potężny, Także chyba po prostu grywalna pozycja. No ale dobra, C5 też jest jak najbardziej okej, okay. tak jak to w partii poszło, też można biały tutaj zaczepne. A4, żeby tutaj atakować dalej, więc ja oczywiście zagrałem klasycznie A6, żeby na A5 mieć po prostu B5, i tutaj biały żadnych problemów w tym rewirze szachownicy nie zrobi. I w partii goniec H2, prewencyjne, no to ja Hetman C7 i goniec D3. No i tutaj przyznam, że troszeczkę nie miałem weny, jak tutaj dalej, dalej podejść do tematu. I wymyśliłem sobie, że przestawię Hetmana tutaj. Żeby wieże wrzucić do akcji i wtedy Hetman A8 zagrać żeby Hetman z gońcem agresywnie działali po długiej przekątnej. Wieża C8 od razu mi się nie podobało, no bo ten pion podwisa. No i teraz nie zdążam z tym zagraniem Hetwan A8. Natomiast tutaj co ciekawe, no chyba najlepiej do tego E5 byłoby się szykować. Tu nic mądrzejszego nie wyczarujemy. Biały oczywiście też centrum zajmuje i dojdzie najpewniej do takiej sytuacji. Ale wtedy, co ciekawe, wieża może się tutaj wrócić i czarny będzie grał skoczek H5 i potem F5. I oczywiście czarny ma tutaj znacznie mniej przestrzeni, co wygląda dosyć kłopotliwie, no ale można fajny tak w stylu obrony królewsko-indyjskiej fajny atak skleić na skrzydle królewskim. Także walka toczy się dalej, ale pozycja czarnego mi się przynajmniej podoba. Natomiast jak ja zagrałem to hetman b8 w partii, no to przeciwnik odpowiedział ruchem hetman e2. I ja, no zgodnie z planem, hetman a7. No i tutaj Zbigniew Pakleza zdecydował się na e4. No i tutaj myślę, że widać, jaki jest główny problem. Czyli tutaj przeciwnik zagra e5. I właściwie E5 samo w sobie nie jest jakimś dużym problemem, natomiast mi się przynajmniej wydawało, że bardziej problematyczne jest to, że później pójdzie E6. No i tutaj faktycznie ja będę musiał wybijać, wtedy te białe pola wokół mojego króla będą bardzo mocno osłabione. No i to jest jakiś. No, Spory minus w tej pozycji. W związku z tym, ja zagrałem skoczek E8, no a przeciwnik tak czy siak zagrał E5, to zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast wydaje się, że lepsze byłoby wtrącenie na D4 i dopiero skoczek E8. To jest niewielka różnica. Jeszcze właściwie nie widać, na czym ta różnica polega, ale. No subtelne, subtelne rzeczy mają tutaj znaczenie, ponieważ okazuje się, że jeżeli przy wybiciu tych pionów biały zagra tak jak w partii, no to wtedy jest duża różnica, bo ja mam pole C5 dla skoczka. A w sytuacji, kiedy są piony C3 oraz C5... To ja nie mam tego pola C5 dla skoczka, no i ten mój skoczek na D7 to jest po prostu gniot totalny. No i totalnie no, w nic nie jestem w stanie z nim robić, a wręcz przeszkadza innym figurom. No i właściwie od tego zaczęły się tutaj spore moje problemy w tej pozycji, no bo właśnie zagrałem skoczek E8, dostałem to E5 i teraz jeszcze mogłem się właśnie poprawić. No, ale już to E6 wisi w powietrzu. No i ja zbiłem na E5. Właśnie bardzo istotne jest to, żeby to bicie na D4 nastąpiło. To pozbycie się tych dwóch piodów całkowicie zmienia obraz sytuacji. Także bardzo złożona pozycja wbrew pozorom. No dobra, więc wybicie na E5 nastąpiło. Biały oczywiście odbił. No i teraz wisi to E6 w powietrzu. No i nie za bardzo mam co z tym zrobić. No oczywiście Mógłbym tutaj próbować jakiś skoczek C7, żeby po prostu po E6 wybijać. To chyba jasna sprawa. No tylko kłopot jest taki, że nawet skoczek G5 biały zagra i E6, bo ten skoczek na C7 tutaj fatalnie po prostu stoi i totalnie no, przeszkadza, bo zawsze to E6 będzie za takiem na skoczka. No i są problemy. No więc ja stwierdziłem, że skoro to E6 jest takim dużym kłopotem, no to należałoby temu zapobiec. No więc zagrałem sam E6, nie podobało mi się to, no ale stwierdziłem, że lepsze to niż że biały zagra E6 i że zostanę tutaj zamatowany za chwilę. No ale prawda jest taka, że no mam tutaj grube problemy z koordynacją, właściwie głównie przez tego skoczka z D7, no bo linia D Jedyna otwarta linia w pozycji, po prostu kompletnie nie mam, jak o nią walczyć w takiej konfiguracji. Potrzebuję przynajmniej dwóch posunięć, żeby przestawić tego delikwenta na C6, i wtedy dopiero będę w stanie jakąś sensowną walkę podjąć. No, i w partii mamy wieża FD1, ja wieża D8, przeciwnik Goniec G3. To jest sprytne podejście, żeby król w razie potrzeby miał teraz furtkę, a jeszcze dodatkowo ten goniec czasami na H4 może się przydać. Także Goniec G3 bardzo przydatny ruch, choć wydaje się takim zbyt wręcz spokojny. No to ja skoczek C7, w partii skoczek C4, no to ja się tutaj zaktywizowałem. No oczywiście szału nie ma, no ale coś próbuje tutaj poprawić moje figury no i mamy skoczek b8 w partii, bo przeciwnik chciał skasować mojego gońca, no i zabrać mi piona, więc obroniłem. Przeciwnik goniec e4, to ja goniec c6, żeby tutaj już to bicie na b7 nie wisiało w powietrzu, no bo oczywiście groziło bicie na b7 i c4, wykorzystujące związanie, więc to już byłby koniec pieśni. Więc ja goniec c6, no i teraz przeciwnik h4. No i tutaj jest trudna decyzja, no bo nie chcę grać H5, bo wtedy punkt G6 osłabiam, no ale nie chcę, żeby przeciwnik zagrał H5, no bo wtedy mój punkt G6 zostanie osłabiony. No więc problem jest taki, że tak czy siak będę miał problemy. No więc ja zagrałem H5 i biały tutaj skoczek G5, no i już czuć w powietrzu, że jakiś skoczek bije F7, jakiś goniec bije G6, wiecie, jakieś tutaj ofiary wiszą w powietrzu. No ale stwierdziłem, że wiecie, no, jeżeli mam się bronić, to lepiej mieć jakąś przewagę materialną, więc może tutaj przeciwnik poświęci i będę w stanie coś namieszać. No i właśnie zagrałem skoczek E7. No bo uznałem, że dobrze będzie się tego delikwenta z E4 pozbyć, no bo taki goniec z całą pewnością przyda się do atakowania na królewski. No i nastąpiło bicie na F7, ja wtrąciłem na D1 i zbiłem. No i teraz, jeżeli doszłoby do czegoś takiego, no pozycja nie jest dobra, ale walka trwa. Natomiast tutaj nastąpiło bicie na E6. No i rzeczywiście moja pozycja się rozlatuje. Wybicie, odbicie, skoczek C6. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że miałem jeszcze fajną sztuczkę, ale totalnie tej sztuczki nie widziałem, bo można było zagrać wieża F5, żeby tutaj bicie na G6 gdzieś tam nie wisiało w powietrzu. I teraz po wieża biję C6. Okazuje się, że mogę zagrać hetman A8. Wykorzystując związanie, bo ten Hetman Z4 jest niebroniony, totalnie nie wpadłem na to, że w ten sposób mógłbym tego skoczka z C6 obronić. No i ja postanowiłem obronić tego skoczka Hetmanem, no ale teraz weszło bardzo, bardzo ładne skoczek D8. No i z tym skoczek D8 no nie jestem sobie w stanie poradzić, bo jak zbiję, to jest bicie z szachem. No i tutaj tracę hetmana. Więc musiałem zagrać hetman c7, no ale teraz biały już odzyskał figurę. No i tak jak widzicie, obaj mieliśmy bardzo mało czasu na zegarze. To była partia grana tempem 3 minuty plus 1 sekunda za ruch. Więc mimo tego, że mam tutaj z 5 pionków mniej, no to postanowiłem jeszcze popróbować. Bo ja, czy jest zawsze jakaś szansa, że oponentowi pod presją czasu się coś mi skliknie, a ja już tutaj niczym nie Ryzykuję, bo dwa razy tej partii nie przegram, no ale tutaj ta dodatkowa sekunda spowodowała, że oponent sobie nabił czasu, no i totalnie nic, nic nie byłem w stanie zrobić, no i tutaj oczywiście finalnie przegrałem. Więc muszę Wam powiedzieć, że pouczająca akcja. Wydaje mi się, że to Hetman B8 po prostu zbyt optymistyczny plan, zbyt wolny plan, no i od tego się zaczęły wszystkie problemy. Ale cóż, na drugi raz będę mądrzejszy.